Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. 11 stycznia odbył się live, na którym zostały zapowiedziane książki i komiksy z Gwiezdnych Wojen, które mają zostać wydane w Polsce w roku 2024. I w tym odcinku chciałem zebrać wszystkie tytuły, które zostały podane i sobie o nich krótko pogadać, czym one są, czy na nie czekam itd., itd. Także w takim razie bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. A zaczniemy sobie od książek, których wydawnictwem zajmuje się w Polsce wydawnictwo Orysiejuk. Pierwsza pozycja pojawi się na rynku w lutym i będzie to audiobook Star Wars Bracia. Jest to książka, która opowiada o przygodach Anakina i Obi-Wana po wybuchu Wojen Klonów. A coś, co jest dla mnie bardzo fajne, to to, że ten audiobook będzie czytał Grzegorz Kwiecień, aktor dubbingowy, który dla mnie przede wszystkim jest aktorem dubbingowym Kaja z Ninjago, mojej ulubionej kreskówki. Słyszałeś mnie, Kaj? Tak, jasne. I dlatego bardzo fajnie słyszeć, że pan Grzegorz zawitał do odległej galaktyki. Natomiast w kwestii audiobooków jest to już druga książka wydana w takiej formie, a jako pierwszą był wydany w zeszłym roku Mistrz i Uczeń i podobno nie przyjął się zbyt dobrze i wydawnictwo obecnie testuje, czy w ogóle audiobooki są dobrym pomysłem, czy warto w takiej formie książki wydawać. Mi się wydaje, że warto, ponieważ znajdą się osoby, które taką formę przyjmą, bo wygodniej będzie im słuchać niż jej czytać. Ja jednak osobiście wolę mimo wszystko czytać książki, chociaż idzie mi to bardzo powoli, ponieważ samych Gwiezdnowojennych książek mam około 10, a jak dotąd przeczytałem tylko jedną, jest to książka Mroczny Uczeń, no i kilka opowiadań z książki z pewnego punktu widzenia, ale z nimi to było bardziej na zasadzie, że chciałem nagrać odcinek, więc czytam opowiadanie, a pozostałe jeszcze są nietknięte. Na razie przeczytałem dwa opowiadania i z nich zrobiłem odcinki, jeszcze z dwóch chcę zrobić, także wyczekujcie, bo niedługo zrobię, no i zostanie mi jeszcze tych 36 opowiadań, które nie wiem, czy ja przeczytam tak prędko, mam wrażenie, że to też trochę mi zajmie. Ale to też jest trochę inny typ książki, bo jest to zbiór opowiadań, które mogę przeczytać sobie w losowym momencie. Nawet z takich normalnych stricte książek jakoś nie mogę się czasami zebrać do czytania i jest mi to szkoda, bo jest dużo fajnych tytułów, które bym chciał przeczytać, choćby właśnie stricte z Gwiezdnych Wojen. Ale i tak myślę, że warto wydawać audiobooki, bo znajdą się osoby, które będą wolały taką formę, będą wolały słuchać, no i też zrobić to trochę szybciej, bo jednak przesłanie audiobooka zajmie o wiele mniej czasu, więc myślę, że jak najbardziej warto, ale cóż, zobaczymy, czas pokaże. Następnie mamy Marzec, czyli książkę Star Wars Jedi Wojenny Beasley. Jest to prequel gry Jedi Survivor, zatem opowiada historię zgrywającą się pomiędzy oboma grami opowiadającymi o Cal Kestisie. I w tej historii Cal i jego ekipa wpadli na jakiegoś szturmowca dezertera, który chce im pokazać jakąś potężną broń do walki z Imperium. I tutaj jak najbardziej super, bo po pierwsze, Cal Kestis dostaje coś nowego i niekoniecznie grę, tylko coś w innej płaszczyźnie. A potem jak grę w Fallen Order, to uważam, że Cal jest bardzo fajną postacią i ma potencjał na jakąś naprawdę ciekawą historię, w tym też właśnie w innej formie niż jej tego gry, bo też jest to jakaś fajna odskocznia, no i możliwość rozbudowania. Zwłaszcza, że w ogóle aktor grając Cal Kestisa mówi, że on bardzo by chciał kiedyś zagrać live action Cala, więc no może się kiedyś doczekamy, nie wiadomo. Poza tym wydaje mi się, że chyba nie było jeszcze takiej historii, gdzie była jakaś potężna broń do walki z Imperium. Nie przypominam sobie takiej historii, więc może być tu coś fajnego, może tu się wydarzyć coś naprawdę ciekawego. Także tutaj wydaje mi się, że będzie okej, że będzie to naprawdę fajna historia. Następnie kwiecień, tu mamy dwie pozycje. Po pierwsze, książka Leia Princess of Ardian. Tutaj będziemy mieli do czynienia z 16-letnią Leją i będziemy mogli się dowiedzieć, jak dołączyła do Rebelii. I myślę, że to będzie nawet dość ciekawa historia, w jaki sposób Leia się tam znalazła. Plus po tym, jak powstał Kenobi, to mamy taką dziurę od tej małej, chyba 10-letniej Rey, jakoś tak, aż do tej 19-letniej Rey, kto mógł się poznać nowej nadziei, także jak najbardziej można księżnicy dodać jakąś kolejną historię. A drugą książką jest kolejna książka poświęcona High Republic i tutaj nie wypowiem się, ponieważ nie mam nic styczności z High Republic, jedyne co to mam tą pierwszą część, czyli Światło Jedi, ale absolutnie nie ruszyłem, tak jak już mówiłem, mam problem z czytaniem książek, mam się problem zebrać i znaleźć na to czas, także jedyne co mogłem powiedzieć o tej książce, to to, że będzie ona w formie skryptu i w sumie na tym się moje fe zakończy, także przejdźmy dalej. Następnie mamy maj, czyli najważniejszy miesiąc w Gwiezdnych Wojnach, no i tu się podzieje. Po pierwsze, znowu High Republic, konkretnie encyklopedia postaci, gdzie jest opisanych aż 250 postaci. Szczerze wam powiem, że jak robiłem research i się dowiedziałem, że jest tam aż tyle postaci, to ja byłem w szoku, że High Republic jest aż tak rozbudowane. Ale skoro jest rozbudowane aż tak bardzo, że aż tyle postaci dało się zebrać w tej encyklopedii, to dobry pomysł, że została wydana, bo dla kogoś, kto mógłby się ewentualnie pogubić, to będzie fajny sposób na małe odświeżenie wiedzy. Także tu jest też ok. Następnie, i tu co ciekawe, będzie dodruk, nie będzie nowej rzeczy, tylko będzie dodruk trylogii Frauna, tej pierwszej kanonicznej, ponieważ już są dwie kanoniczne, jest trylogia Frauna i trylogia Frauna pod nazwą Dynastia Frauna, to chodzi o tą pierwszą, która się nazywa po prostu Fraun. Jest ta trylogia na tyle popularna, plus była Ahsoka w zeszłym roku, że wydawnictwo uznało, że dobrym pomysłem będzie wydać ją po raz kolejny i jeżeli dobrze pójdzie, to pojawi się ona konkretnie 4 maja. Jeżeli chodzi o Frauna, to wam się pochwalę, że ostatnio udało mi się kupić tą trylogię oryginalną, tą z Legend i chciałem sobie jakieś przeczytać, bo tak czuję, że może tam być coś naprawdę fajnego. Ale ogólnie jeżeli chodzi o Frauna, to jest zdecydowanie świetną postacią, czy w Legendach, czy w kanonie, więc jak najbardziej dobry pomysł, że zostanie ta trylogia dodrukowana. I tu też taka mała ciekawostka, mianowicie Timothy Zahn, czyli autor trylogii Frauna,
Chciałby stworzyć jeszcze jedną trylogię, trzecią graniczną, ogólnie czwartą, i miałaby być ona poświęcona okresowi między rebeliantami a Soką. I zdecydowanie jest potencjał na świetną historię, no bo po pierwsze, jest to ponad 10 lat historii, ponieważ rebelianci kończą się w pierwszym roku przed bitwą o Yavin, a Soka rozgrywa się w 11 roku po bitwie o Yavin, co daje nam okres łącznie 12 lat. W trakcie tego okresu mogło się wydarzyć tak wiele, że jest czego opowiadać. No i przede wszystkim kwestia tego, że to jest 12 lat wygnania Frauna. A o tym wygnaniu nie wiemy właściwie nic, bo Ahsoka nie przybliża nam bardzo tego, co Fraun porabiał przez te 12 lat. Zatem zdecydowanie jest tu potencjał i mam nadzieję, że ta trylogia faktycznie powstanie. A dodatkowo Timothy Zahn jest w kontakcie z Dave'em Filonim, więc pewnie gadają też o tej trylogii, ale może gdzieś tam też Zahn dołoży cegiełkę do tego filmu zwieńczającego Mandoverse. I ja naprawdę liczę na to, bo jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiecie, że ja na ten film bardzo liczę, bo czuję, że będzie potężny, będzie to wspaniała produkcja, więc jeżeli jeszcze dołożę do tego cegiełkę Timothy Zahn, twórca Frauna, to zdecydowanie bardzo doda do tego widowiska i naprawdę nic tylko czekać, aż w końcu się pojawi na ekranach kina. I ostatnia pozycja na maj, czyli książka The Princess and the Scounter. I uwaga, mamy tu do czynienia z historią miłosną, bo w tej książce Han oświadcza się Rey po bitwie o Endor, także wiemy, co się działo dosłownie chwilę po bitwie o Endor. Potem biorą ślub i jako małżeństwo ruszają w podróż poślubną i w trakcie tej podróży poślubnej przeżywają masę różnych przygód. Szczerze mówiąc, nie znam się na książkach o historiach miłosnych, więc nie wiem, co powiedzieć, ale że mamy tutaj Hana i Rey, to może się zadziać coś fajnego, może tu coś być. Także tu chyba też będzie dobrze, choć sam nie wiem, zobaczymy w maju. W czerwcu kolejna książka z High Republic pod tytułem The Battle of Jedha. Również jest ona w formie skryptu i również nie wiem nic na jej temat, także przejdźmy dalej. W lipcu nic się nie dzieje, przeskakujemy do sierpnia i ponownie High Republic pod tytułem Cataclysm. Również nic nie wiem, ale o drugiej pozycji w sierpniu już coś mniej więcej wiem. Mamy książkę Star Wars Resistance Reborn. Jest to książka związana z sequelami. I szczerze mówiąc, jestem trochę w szoku, bo nie myślałem, że powstają jakieś książki i komiksy związane z sequelami, a się okazuje, że tak, i to nawet jeszcze nie jeden komiks mam do opowiedzenia, ale to później. Patrząc na to, że sequele no, są jakie są, to myślałem, że ten okres został absolutnie porzucony i nie będziemy o nim w ogóle rozmawiać, a tu proszę, mamy książkę. Konkretnie książkę, której akcja rozgrywa się w tym jednym roku pomiędzy epizodem 8 i 9 i z niej możemy się dowiedzieć, jak ruch oporu, który oberwał i to solidnie od najwyższego porządku w epizodzie 8, odbudował się i w epizodzie 9 był w miarę dobrej kondycji. Czy mnie ta historia interesuje? Niekoniecznie. Ale czy może być coś z tego dobrego? No może tak. Zobaczymy. Następnie mamy wrzesień, czyli coś, na co absolutnie czekam, czyli kolejna część From a Certain Point of View, czyli po polsku z pewnego punktu widzenia, dostajemy drugą część serii poświęconą Imperium Kontratakuje. Fakt faktem, że jak na razie znowu nadziei przeczytałem tylko dwa opowiadania, nie zmienia tego, że jestem zadowolony z tej książki. Sam w ogóle pomysł na to, żeby opowiadać historię bohaterów drugiej czy trzecioplanowych jest naprawdę dobry, dlatego bardzo się cieszę, że ma się pojawić kolejna część poświęcona Imperium Kontratakuje i wydawnictwo powiedziało, że jeżeli przyjmie się ta część, to w kolejnym roku pojawi się trzecia, czyli poświęcona powrotowi Jedi i na to czekam jak najbardziej, bo że tam będą najlepsze historie, bo na pewno będzie coś związanego z upadkiem Imperatora, z Vaderem i tak dalej, i tak dalej. No nie mogę się to czekać. Następnie mamy październik i mamy dwie książki. Po pierwsze książka Star Wars Crimson Crime. Nie pamiętam jak się czyta. W każdym razie, książka opowiada o tym, jak Kira trafia do Szkarłatnego Świtu i jak stała się jego istotną częścią. A co ciekawe, akcja książki dzieje się w trakcie trwania Solo, bo zaczyna się od momentu, gdy Han i Kira zostaje rozdzielni na lotnisku w Korei, a to jest sam początek filmu. Jak najbardziej pomysł zdoby. Szkarłatny Świt oraz Kira to są opcje na naprawdę świetne historie. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale robiłem odcinek o tym, jak Boba Fett dostarczył Hana Solo do Jabby. I w tym komiksie poświęconym tej akcji pojawia się właśnie Kira i Szkarłatny Świt. I zdecydowanie komiks był świetny, czytało mi się go bardzo dobrze i poczułem, że w Szkarłatnym Świcie oraz samej Kirze jest potencjał na coś fajnego. Więc taka książka jak najbardziej na plus, też za chwilę w ogóle do Kiry wrócimy w komiksach, także no, jest rozwijany wątek Szkarłatnego Świtu i bardzo dobrze, bo jest co opowiadać. A jako druga książka znowu High Republic, tym razem książka pod tytułem Quest for Planet X, też nic nie wiem, tak ładnie jest już w formie skryptu, to jest normalną książką, Cataclysm ze sierpnia zresztą też, więc po prostu przejdźmy dalej. W listopadzie coś naprawdę fajnego, czyli książka Star Wars Timeless. Jest to taki wielki przewodnik po uniwersum Gwiezdnych Wojen, z którego, według jego opisu, będziemy mogli dowiedzieć się wielu różnych ciekawych rzeczy od czasów przed powstaniem High Republic aż po najwyższy porządek. Oglądałem już kilka materiałów poświęconych Timeless i faktycznie można się z niej dowiedzieć czegoś nowego, czegoś faktycznie nie znało, dlatego jak najbardziej na plus. I cóż, jest to listopad, więc trochę daleko, więc ciężko mi spekulować, ale może kupię, zobaczę i jeżeli będzie coś ciekawego opowiedziane w Timeless, to wam o tym opowiem. Zobaczymy. I tym sposobem kończymy rok 2024, ale wydawnictwo dorzuciło jeszcze jeden bonus, czyli książkę na styczeń 2025, a konkretnie znowu High Republic, czyli znowu nic nie będę wiedział, książka pod tytułem Path of Vengeance. No i nie powiem wam nic więcej, bo nie wiem.
Tym oto sposobem przeszliśmy przez wszystkie książki, no to teraz pora na komiksy, za które w Polsce odpowiada wydawnictwo Egmont. I od razu w styczniu już mamy i to coś naprawdę świetnego, czyli komiks Darth Maul, syn Datomiry. Komiks, na który jak najbardziej czekam i na pewno go kupię, ponieważ uwielbiam Maula i chcę zobaczyć o nim coś więcej. Oraz też dlatego, że historia przedstawiona w komiksie jest naprawdę ciekawa, ponieważ możemy się z niej dowiedzieć, co się działo z Maulem, gdy nie widzieliśmy go na ekranie, po tym jak w sezonie 5 został pokonany przez Palpatina w pojedynku, a powrócił dopiero w sezonie 7, by zmierzyć się z Ahsoką. No i po różnych sytuacjach, które go spotkały, postanowił stanąć do walki przeciwko separatystom, tym stoczył pojedynek z Grievousem. Widziałem już taki kart, wam tu teraz pokażę i nie mogę się doczekać, jak zobaczę ten pojedynek, bo zapowiada się naprawdę dobrze. I tutaj od zeszłego roku już mamy podaną konkretną datę, mianowicie 31 stycznia. Jak to nagrywam, jest 21 stycznia, czyli zostało 10 dni i ja po prostu, bo nie mogę się doczekać. Następnie mamy luty, tutaj bez jakichś większych fajerwerków, czyli druga część komiksowej adaptacji pierwszego sezonu Mando. Kilkukrotnie w Empiku widziałem tą pierwszą część komiksowej adaptacji, nie przyjrzałem się temu dokładnie, więc nie wiem, czy ona jest dobra, czy jakoś świetnie odzwierciedlona, czy jakoś bardzo rozbudowana, nie mam pojęcia. Grunt, że mnie to jakoś niezbyt interesuje, ponieważ nie mam jakiejś takiej wielkiej potrzeby, żeby oglądać Mando w wersji komiksowej, a jeżeli kogoś to interesuje i przy pierwszej części bawi się świetnie, to czekajcie na luty i sobie zobaczcie dalej. Następnie marzec i tu mamy dwie pozycje. Po pierwsze Han Solo i Chewbacca za milion kredytów, część druga. W zeszłym roku kupiłem pierwszą część, przeczytałem sobie prawie całą i powiem wam, że jest naprawdę dobra historia w tej pierwszej części i nawet miałem wam zrobić z tego odcinek, ale przez to, że nie skończyłem czytać komiksu, to też nie przygotowałem do was odcinka, ale skoro w marcu wychodzi część druga, to postaram się ten odcinek do was zrealizować. I tutaj tak krótko, Han i Chewie w tej historii pracują z Greedo i jeszcze wracają na Koreę, więc naprawdę dzieją się tam fajne rzeczy, także jak najbardziej warto. I chyba kupię sobie tą drugą część, bo pierwsza kończy się w taki sposób, że czapki z głów, naprawdę, ale już nic więcej nie mówię, przejdźmy dalej. A po drugie, znowu High Republic, więc znowu nic nie powiem. Także krótko, komiks pod tytułem Ostrze i według tego, co powiedziało wydawnictwo, to ten komiks jest dość odrębny od High Republic, więc można go spokojnie przeczytać tak o, więc może jest to też okazja, żeby wejść w High Republic. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wypowiem się, idziemy dalej. W kwietniu coś naprawdę fajnego. Star Wars Ukryte Imperium. Tu możemy zobaczyć, jak Kira, jako przywódczyniczka tego świtu, będzie walczyć z Imperium. I tak jak już mówiłem przy książkach, jest to wątek absolutnie świetny. Kira jako przywódczyni jest świetna, mamy tu kilka świetnych historii, no naprawdę jest na co czekać. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, troszeczkę się zagłębiłem w temat Kiry w komiksach, co ona tam dokładnie robi. I dzięki temu dowiedziałem się chociażby tego, że Kira pracowała z rycerzami N oraz, że w pewnym momencie Kirze udało się odebrać moc Vaderowi i Palpatinowi. To akurat dzięki odcinkowi na Wściekłe Wąsy, który jeżeli znajdę, to podlinkuję wam w opisie, zapraszam serdecznie. W każdym razie wątek Kiry, Szkarłatnego Świtu Imperium jest absolutnie świetny i bardzo wam polecam. Poza tym ten konkretny komiks, Ukryte Imperium, ma pewne znaczenie. Mianowicie w komiksach gwiezdnowionych Marvela panuje taka praktyka, że jest jakiś komiks, który jest takim eventem, a wokół niego będą się obracały najbliższe tomy regularnych serii gwiezdnowojennych, których mamy aż 4. I faktycznie w maju i czerwcu pojawią się 6 tomy tych serii, a konkretnie będzie to tak. W maju pojawi się 6 tom serii Darth Vader pod tytułem Powrót Dwójek. W skrócie serii opowiada o śledztwie Vadera, który chciał odkryć prawdę o narodzinach Luke'a. Czytałem dwa tomy tej serii, czyli po pierwsze tom pierwszy Mroczne Serce Sithów. Tam mogliśmy zobaczyć sam początek tego śledztwa Vadera, w tym powrót na Tatooine. Był już kiedyś o tym odcinek, jak Vader wrócił na Tatooine, także też zapraszam serdecznie. Oraz tom drugi, czyli Prosto w ogień, w którym Palpatine ukarał Vadera za to, że nie przyciągnął Luke'a na swoją stronę i za to, że żyje przeszłością, czyli to całe właśnie śledztwo. A karą było to, że go okaleczył i zesłał znowu na Mustafar, a tam Mroczny Lord musiał przede wszystkim przeżyć, no i stamtąd uciec. W efekcie Vaderowi nie tylko udało się przetrwać, ale też dotarł na Exegol. Dla mnie naprawdę wow. Co się dzieje w tomach od 3 do 5 nie wiem, ale jeżeli trzymają poziom 1 i 2, to tak samo 6 będzie trzymał, także jak najbardziej polecam. Kolejną serią jest Dr. Aphra i tom 6 będzie miał tytuł Ascendant. O Dr. Aphrze wiem tylko, że jest postacią, która przewija się absolutnie wszędzie, ma swoją serię i przewija się w innych seriach i po prostu gdzie się nie spojrzy, to ona jest. A tak konkretnie o niej to wiem tyle, że jest archeolożką i że ma jakieś zatargi z Vaderem, że kiedyś z nim pracowała, a tak to nie interesuje się jakoś jej postacią, więc nie powiem wam nic więcej, tylko tyle, że Aphra jest absolutnie wszędzie. Mamy już 2 z 4 regularnych serii, natomiast 2 kolejne są w czerwcu. Po pierwsze seria Łowcy Nagród i też tom 6 pod tytułem Bedran on Bestin. Tutaj absolutnie nic wam nie powiem, ponieważ w ogóle się nie zagłębiałem w Łowcy Nagród. Szczerze mówiąc, o tym, że Łowcy Nagród są serią regularną, dowiedziałem się dopiero teraz, kiedy robię research do tego odcinka. Także no niestety nie jestem wam w stanie nic powiedzieć. A jako ostatni jest tom 6 serii Star Wars, po prostu Star Wars, który nazywa się Quests of the Force. Tutaj również nie wiem, co dokładnie się dzieje. Jedyne co to, że przy okazji robienia researchu do tego odcinka w końcu się dowiedziałem tego, że są 2 serie Star
Star Wars. Jedna ma oznaczenie Marvel 2015 i opowiada o wydarzeniach między epizodem 4 i epizodem 5, a ta, o której mówimy, ma oznaczenie Marvel 2020, no i rozgrywa się między epizodem 5 a epizodem 6. Tutaj akurat posiadam jej dwa pierwsze tomy, czyli Ścieżka Przeznaczenia i Operacja Gwiezdny Blask. Pierwszego jeszcze nie przeczytałem, mimo że mam go na półce już od bardzo dawna, a drugi przeczytałem tak dawno temu, że już nie pamiętam, co się w nim działo. Grunt żaden jak będę o nich czytał, ponieważ w nich jest zawarty pewien wątek, o którym chcę wam opowiedzieć i myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Także tutaj również nie za wiele się wypowiem, przejdźmy dalej, ale zanim przejdziemy dalej, to jeszcze na chwilkę wróćmy do maja, ponieważ w maju pojawi się coś jeszcze. Mianowicie, oprócz tego, że Mado jest przenoszony na karty komiksu, to jest też przenoszony na karty mangi. I w maju ma się pojawić drugi tom. Jak usłyszałem, że w Gwiezdnych Wojnach są mangi, to autentycznie byłem w szoku. Jest to coś, czego kompletnie się nie spodziewałem i podoba mi się to. Ja lubię być zaskakiwany w taki fajny sposób. Jak mówiłem o komiksach, to mówiłem, że no nie jest to coś, co by mnie zainteresowało, ponieważ mamy już Mando, to po co go widzieć w innej wersji. Ale z mangą jest trochę inna sprawa, ponieważ jest to coś kompletnie innego, bo komiksy mamy ich bardzo dużo. Natomiast mangi, no nie mamy ich zbyt wiele, więc to jest czymś, czym autentycznie mógłbym się zainteresować. Już nawet nie chodzi mi o samego Mando, tylko o to, żeby zobaczyć, jak wyglądają Gwiezdne Wojny w mandze. Jak to wygląda? No po prostu jestem tego ciekaw. I też taki mały szczegół, czyli to, że mangi Gwiezdne Wojny nie są czytane od prawej do lewej, tak jak się czyta normalnie mangi po japońsku, tylko się czyta je od lewej do prawej, czyli po europejsku. Tak absolutnie zwyczajnie. Czy to robi jakąś różnicę? Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie. Jednakże nie jest to jedyna manga, którą dostaniemy w tym roku, bo dostaniemy ich jeszcze kilka. A następna będzie już w lipcu i będzie to znowu High Republic. Konkretnie jest to seria nazwana High Republic na skraju równowagi i będzie to tom pod tytułem Pretendent. Standardowo o High Republic nic nie wiem, więc się nie wypowiem. Przejdźmy dalej. I znowu High Republic, tylko tym razem normalny komiks, mianowicie High Republic Battle for the Force tom 2. Też nie wiem, więc się nie wypowiem. I w lipcu jeszcze jedna rzecz, już nie High Republic, czyli komiks pod nazwą Star Wars Sana Stars. Jest to przemytniczka, która często się przewija w komiksach i była też przyjaciółką Dr. Afy, co w sumie nie dziwi mnie to, że jak jest przyjaciółką Dr. Afy, to tak jak ona się również często przewija. Bardzo często pomagała rebeliantom i co ciekawe, przez jakiś czas udawała żonę Hana. Nawet widziałem kadę z jakiegoś komiksu, gdzie Sana spotkała się z Leją i mówiła jej wprost, ja jestem żoną Hana. No nie ukrywam, ciekawe bardzo, nie myślałem, że jest taki wątek w komiksach. Muszę się przyjrzeć temu bliżej, bo brzmi to ciekawie. Natomiast ten komiks ma opowiadać o jej odemnej historii, tam ma chyba wrócić do swojego domu i tam mają dziać się jakieś rzeczy. Czy to jest interesujące? Nie mam pojęcia, nie wiedziałem, że Sana istnieje, także nie wypowiem się. Przejdźmy dalej. W sierpniu dostajemy historię o Lando. Spoko. Lando jest fajny, Lando chcemy rozwijać, więc fajnie. Konkretnie będzie to historia, w której możemy zobaczyć, co robiła ta jego młodsza wersja, zanim pojawiła się na ekranie w filmie Solo. Czyli mamy jeszcze bardziej prequela Solo. Nie mam pojęcia, co tam mogłoby być, ale gdzieś tak czuję, że może będzie coś o Sokole. Na przykład jak to Lando go zdobył, nie wiem, zobaczymy, ale byłoby to całkiem fajne. Zresztą w ogóle fajnie, że mamy historię o Lando, bo o nim powinno być tego więcej, bo Lando jest naprawdę spoko postacią. Następnie mamy wrzesień i znowu mamy sequelę. A akurat to wydaje mi się naprawdę ciekawe. Mianowicie mamy komiks The Rise of Kylo Ren. Więc będziemy mogli zobaczyć na przykład to, jak została zniszczona szkoła Luke'a, jak Ben poznał Snoke'a, co musiał zrobić, żeby dołączyć do rycerzy Ren i tak dalej, i tak dalej. I tu wydaje mi się może być fajnie. Powiem szczerze, Kylo Ren jest jednym ze przychemetów sequeli i szkoda, że nie został jakoś dobrze porządnie rozwinięty, tylko raz był rozwinięty w jednym kierunku, potem w drugim i znowu w tym samym pierwszym. Także taki komiks jak najbardziej mógłby być spoko. Jak ta książka o ruchu oporu niezbyt może być interesująca moim zdaniem, tak ten komiks myślę, że tak. Później w październiku znowu cisza, natomiast w listopadzie dostajemy kolejny event, czyli Dark Droids. W tym komiksie, jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli mroczne droidy, mianowicie będzie jakaś plaga, która rozprzestrzenia się po całej galaktyce i niszczy droidy. A skoro to jest event, to później mamy siódmy tom regularnych serii. W listopadzie będzie Dr. Aphra, a trzy pozostałe, czyli Star Wars, Vader i Łowcy Nagród w grudniu. Jednakże to jeszcze nie wszystko, ponieważ zostały nam jeszcze mangi. Mianowicie jeszcze w listopadzie pojawi się trzeci tom Mando w wersji manga, w grudniu pojawi się trzeci tom High Republic na skraju równowagi, ten już będzie akurat nazwany tom trzeci. I manga, o której ja słyszałem, tylko nie wiedziałem, że jest mangą. Mianowicie Leia 3 Wyzwania Księżniczki tom trzeci. Tutaj w skrócie Leia przechodzi 3 próby, żeby zasiąść na tronie Alderaanu. I wydaje mi się, że chyba właśnie ta manga z tych wszystkich 5 będzie taką najciekawszą. Ale to moje zdanie, bo nie śledzę High Republic, więc nie wiem. Może High Republic byłoby dla mnie ciekawsze, gdybym siedział. Na nie siedzę, więc nie wiem. I dodatkowo jeszcze w grudniu może się pojawić jakaś niespodzianka. Nie wiadomo, co to będzie, czy się pojawi, czy nie. No, sama nazwa wskazuje, niespodzianka. Także zobaczymy. Także podsumowując, mamy 16 książek i 23 komiksy w tym roku, plus jeszcze ta jedna książka w 2025, no i ta ewentualna niespodzianka komiksowa w grudniu. Także w sumie razem może być tego 17 książek i 24 komiksy. Czy to dużo? Wydaje mi się, że tak, choć nie wiem jak było w zeszłym roku, bo nie interesowałem się nigdy aż tak bardzo książkami i komiksami, dopiero teraz w tym roku się zacząłem interesować, więc ciężko mi porównać. No i też pamiętajmy o tym, że oba wydawnictwa zaznaczyły, że te terminy mogą ulec zmianie z różnych powodów, niekoniecznie zależnych od nich. Więc nie bierzmy sobie tego za pewnik, że konkretnie tak właśnie będzie,
ale jest to taki najbardziej optymistyczny scenariusz i jeżeli dobrze pójdzie, to właśnie tak dokładnie będą się prezentować książki i komiksy w roku 2024. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Po prostu jak zwykle dyskusja jest, zapraszam serdecznie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.